25 stycznia obchodzimy w kościele święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji pomiędzy 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła, tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem słynnego Gamaliela. W tym czasie stał się faryzeuszem. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat, stał się zaciekłym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył m.in. jako świadek w kamienowaniu świętego Szczepana. Około roku 35 z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu Szaweł przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po 3 latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył 3 misyjne podróże. Pierwszą na Cypr i Galację w latach 44-49 razem z Barnabą i Markiem. Drugą wspólnie z Tymoteuszem i Sylasem do Filipi, Tesalonik, Achai, Koryntu w latach 50-53. Oraz trzecią w latach od 53-58 do Efezu, Macedonii, Koryntu i Jerozolimy. Święty Paweł, nazywany apostołem narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, które zostały włączone do ksiąg Nowego Testamentu. W Palestynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. 2 lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. 2 lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym rygorze. Uwolniony, udał się do Efezu, potem również do Hiszpanii, a na końcu na Kretę. W Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi w roku 64. W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok. Zginął śmiercią męczeńską w roku 67, w tym samym co święty Piotr Apostoł, ścięty mieczem poza murami miasta Rzymu. Na miejscu jego męczeńskiej śmierci w IV wieku wybudowano grobowiec, a na nim zbudowano bazylikę świętego Pawła za murami. Święty Paweł jest patronem licznych zakonów oraz tkaczy, marynarzy i powroźników. W ikonografii święty Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są miecz, księga, baranek, koń i kość słoniowa. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia dobrej nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, 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 Christ,